Patronem relacji jest salon fryzury i kosmetyki Ella Fryz. Integracja jest bardzo ważna dla środowiska studenckiego. Świetnym sposobem na integrację młodych ludzi było zorganizowanie imprezy pod hasłem Strike a Pose, pierwszej tego typu inicjatywy w naszym mieście. To bal charytatywny, w którego przygotowanie włączyli się anglojęzyczni studenci naszego miasta. Dochód z balu zostanie przekazany dla dzieci ze Stowarzyszenia Droga, które wyjadą na wakacje do Jastarni. Na pomysł balu wpadła studentka Uniwersytetu Medycznego Sali Salim. People been talking about how Białystok is racist and how they don't like the environment and how people look at them differently and have had bad experience with that. So I thought like well they're that because of the less knowledge because they don't know a lot about other cultures. So what we simply did was we started to teach Białystok about other cultures that actually could come here so it would be easier for other people from other countries to be accepted in Białystok. For a first time they did great. They've been practicing till 12 o'clock at night and doing their best and taking time from their studies and their free time and relaxing and away from family and everything just to make this possible. So I'm just hoping everybody else enjoyed it as much as we did. W organizację balu zaangażowało się wiele firm, osób prywatnych i instytucji. Wszyscy zgodnie podkreślali szczytny cel imprezy. Cel jest bardzo szczytny. Wakacje dzieci w Jastarni ze Stowarzyszenia Droga. Więc jak można nie odpowiedzieć na takie coś? Czasu było niewiele, dlatego że studenci za chwilę mają sesję, więc nie bardzo mogliśmy jak gdyby przełożyć, zaraz są wakacje, więc chcieliśmy jak najszybciej zebrać te pieniążki, zorganizować tę imprezę. Jestem zadowolona, jestem wzruszona, że tak licznie przybyli ludzie, że świetnie się bawiliśmy, że jeszcze się bawimy, także jest super. Po prostu musiałam to zrobić i dużo fajnych ludzi w tym brało udział przede wszystkim. Cieszę się, że też nie byli to ludzie stąd, tylko z całego świata, więc dobrze, że wspólnie jesteśmy w stanie coś zrobić właśnie w Białymstoku. Bardzo mi się podoba. Ja co prawda byłam za kulisami, ale przeżywałam każdy krok każdego modela i modelki, więc wszystko we mnie drży w chwili obecnej.
Program balu obejmował nie tylko pokazy mody, dyskotekę z loterią fantową, ale także część artystyczną, którą uświetnił recital Petera Foxa i występ grupy tanecznej Atom. Imprezę wzbogaciła także wystawa obrazów inspirowanych Marokiem autorstwa Elżbiety Grzybek i Barbary Abu-Hilal. Stało się to w sposób bardzo prosty, ponieważ mieszkałam w Maroku przez wiele lat. Obrazy, które Państwo widzicie, są właśnie plonem tego pobytu sprzed już kilkunastu lat. To są stare obrazy, które namalowałam w Maroku z natury, w plenerze. Także ten obraz to jest marokańska zima. W grudniu tak wygląda Maroko. Drzewa pełne zieleni. A o zimie świadczy na drugim planie drzewo, które jest suche i srebrne, w takim kolorze szarym. Mam męża Marokańczyka. Stanowimy rodzinę mieszaną, mamy dzieci. I bardzo chciałam w tym balu zauczestniczyć, a bardzo się cieszę, że też mogłam pokazać swoje obrazy. Jesteśmy przekonani, że tego typu imprezy zasługują na nasze zainteresowanie. Przypominają też, że wielokulturowość jest bogactwem naszego regionu. Patronem relacji jest salon fryzury i kosmetyki Ella Fryz.